Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na pustyni judzkiej te słowa: Nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, dla niego prostujcie ścieżki. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem były szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. A gdy widział, że przychodziło do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: Plemię Rzymiowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: Abrahama mamy za ojca. Bo opowiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia, lecz ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. Ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku i oczyści swój omłot. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Bardzo się cieszę, że z wami w waszej wspólnocie parafialnej mogę przeżywać te kolejne w waszym życiu rekolekcje adwentowe. Dlatego dziękuję księdzu Andrzejowi, waszemu proboszczowi za zaproszenie. Z księdzem Andrzejem się znamy już dosyć długo, więc tym bardziej się cieszę, że właśnie również z nimi, z pozostałymi kapłanami mogę się przygotowywać na święta Bożego Narodzenia. Mam takie pytanie, kto się odważy, może podnieść rękę do góry. Czy szliście do tego kościoła dzisiaj na mszę świętą z jakimiś pragnieniami? Kto miał jakieś pragnienie w sercu? Tak, ktoś podniósł rękę, ja podniosłem rękę. Dobrze, nie będę was męczył. Myślę, że to jest bardzo ważne pytanie, dlatego że warto, abyśmy idąc na spotkanie z Jezusem, mieli konkretne pragnienie w swoim sercu. Pragnienie, które może wydaje się nie do zrealizowania, pragnienie, które się wydaje może naiwne, pragnienie, które może się wydaje niemożliwe, może wątpimy, pragnienie, które może mieliśmy, ale stwierdziliśmy, że i tak nic z tego nie było, więc nie ma co się łudzić, nie ma co pragnąć. Myślę, że w sercu każdego z nas się odgrywają takie różne, bardzo często sprzeczne z sobą sytuacje, emocje, które z jednej strony nam pomagają właśnie patrzeć się do przyszłości z nadzieją, a z drugiej strony jakby się zwalczały, bo człowiek właśnie pragnie być kochanym, pragnie właśnie, żeby inni byli dla nas sprawiedliwi, pragnie żyć w pokoju, a
z drugiej strony sobie może uświadamiam, że ja sam nie umiem może kochać, może się jeszcze nie nauczyłem, albo się uczę, albo mi się wydawało, że umiem. Może nie do końca umiem wprowadzać pokój, nie do końca jestem sprawiedliwy. Może problem jest też właśnie na tej drugiej stronie, właśnie w sercu kogoś drugiego, tego drugiego człowieka czy grupy ludzi. Ale nie jest to tak, że dzisiejszy świat jest gorszy, a wcześniej to było właśnie wszystko inaczej, lepiej. Inaczej może było na pewno, ale lepiej. To nie jest tak, nie jest to prawda. I właśnie co z tym wszystkim? Chciałbym was zaprosić, abyśmy właśnie w ciągu tych 3 dni szukali odpowiedzi na takie podstawowe, egzystencjalne pytania, które się rodzą w naszym sercu, właśnie szukać odpowiedzi w Bożym Słowie, że Bóg nam daje odpowiedź przez swoje Słowo. Wiemy, że przychodzimy do Kościoła, spotykamy się z Jezusem, przyjmujemy właśnie Pana Jezusa w Eucharystii, spowiadamy się, ale właśnie może zbyt często zapominamy, może, o Bożym Słowie, że w tym Słowie, które słyszeliśmy, które czytaliśmy podczas tej mszy świętej, jest obecny żywy Bóg, który daje odpowiedź. Nie jest to jakaś teoria, ale są to konkrety. Warto sobie uświadomić, że to pierwsze czytanie ze Starego Testamentu, z Księgi proroka Izajasza. I mimo, że jest to czytanie ze Starego Testamentu, i mimo, że czasami się mówi, że Stary Testament jest zbyt trudny, to jednak jest to przepiękny tekst. A sam prorok Izajasz, który żył w VIII wieku przed Chrystusem i który był powołany za proroka przez Boga, też żył w sytuacjach wielu sprzeczności, w sytuacjach bardzo ciężkich. Z jednej strony był taki okres w jego życiu już jako proroka, gdzie właśnie królem był Jotan, bardzo pobożny, ale znowu właśnie się to wszystko zmieniło i królem był ktoś inny, Achaz, bezbożnik, jeden z najgorszych żydowskich królów. I on wiedział, bo nie był naiwny, Izajasz nie był naiwny, że właśnie cokolwiek powie, nie będzie to przyjęte. Że on sam nie widział możliwości, aby to słowo, które wypowiadał, które było od Boga, padło na urodzajną glebę. Wiedział to bardzo dobrze, ale jednak z tego nie rezygnował. Jednak nie chciał się wycofać. Nie wycofał się. Dlaczego? Dlatego, że sobie tak postanowił, dlatego, że był właśnie takim mężczyzną, który właśnie gdy w sytuacji, kiedy zaczął coś robić, to już właśnie chciał to dokończyć. To jest ważne, ale to nie jest najważniejsze. Na pierwszym miejscu dlatego, że wiedział, że Pan Bóg jest z nim, że jest z nim Pan Bóg. Później, że prorokuje w imię Pana Boga, że Bóg go posyła. I wreszcie, że Bóg tego chce. To, że on przyjął Boże zaproszenie, to było ważne. Ale najważniejsze było, że Bóg chciał, aby on wypowiadał konkretne słowa, aby on prorokował w jego imię, w imię Boga. Bo sam by sobie mógł postanawiać, ale wiemy dobrze, że jak każdy człowiek był słaby i by nie dał rady. Nie wytrwałby, by zwątpił. Ale to, że go Bóg posyła, jest to najważniejsze. Właśnie tutaj mamy odpowiedź. Przyjąć Boże Słowo, przyjąć Boga w Jego Słowie,
uświadomić sobie, że Bóg mnie posyła, że Bóg chce ode mnie konkretne rzeczy, że On chce, abym ja traktował Go jako tego, jako kogoś, kto mnie powołał. Nie, że ja chcę, że sobie robię jakieś postanowienie, ale że właśnie jego dar spoczywa w tym, że On jest ze mną, że ja nie jestem sam, że ja nie chcę sam zmieniać świat, siebie na pierwszym miejscu, ale że On tego chce. I wtedy mam pewność, że jest to dobre. A w sytuacji, kiedy popełniam błędy, mogę wrócić do Niego, do źródła. Właśnie w tym właśnie była ta pewność, którą miał Izajasz, i że nie zwątpił, że Bóg jest z nim. Boże Słowo. Spotkać Boga w Jego Słowie i przyjąć Jego Słowo jako moje Słowo, że to jest moje, ale nie, że się boję, nie ze strachu. I właśnie nie dlatego, że tak wypada, ale że to jest właśnie dar od Pana Boga, że Bóg mnie powołuje. Tu jest taki obraz właśnie w tym czytaniu, w tej drugiej części tego czytania z Księgi proroka Izajasza, który może się wydawać, że jest to naiwny tekst, że jest to taka bajeczka, no bo przecież krowa i niedźwiedzica przestawać będą z sobą przyjaźnie, młode ich razem będą legały, niemowlę igrać będzie na gnieździe kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Nie jest to naiwny tekst? Przecież to jest niemożliwe. Nie jest naiwny. Nie jest naiwny dlatego, że Bóg przez proroka Izajasza nie mówi, że żmija nie jest niebezpieczna. Nie mówi, że kobra nie jest niebezpieczna. Ale on w ten sposób daje do zrozumienia, że to, co z punktu widzenia naszego, ludzkiego, jest niemożliwe, dla Boga jest możliwe. I wcale nie o to chodzi, żeby dziecko wkładało rękę do kryjówki żmii. Ale chodzi o to, że ten pokój, Boży pokój, jest możliwy, a nawet jest konieczny. Jest konieczny. Że Bóg robi wszystko, żeby właśnie ta Jego miłość, dar Jego sprawiedliwości i dar Jego pokoju był przyjęty, żeby człowiek uwierzył i czuł się powołany, żeby człowiek wiedział, że Bóg pragnie, abym był narzędziem, nie tylko w teorii, ale żebym naprawdę był narzędziem w Bożych rękach. Że On mnie powołał i On mi daje wszystkie dary, które potrzebuję, żeby to wszystko, wszystkie pragnienia, dobre pragnienia mogły być realizowane. Człowiek bez pragnień może taki nawet nie istnieje, nie egzystuje, ale jeżeli są to tylko teoretyczne rzeczy, to zaczynają nudzić. Ale jeżeli ja widzę bardzo konkretnie, że ten Bóg działa w moim życiu, to i ten świat postrzegam inaczej, swoich bliskich inaczej, słabych ludzi, grzesznych ludzi. I chcę, żeby tak było w moim środowisku. Właśnie taki był prorok Izajasz, że nie wątpił, ale wierzył. Warto, abyśmy
sięgali coraz częściej do Bożego Słowa, do Pisma Świętego. I nie chodzi o jakiś teologiczny wykład. Nie chodzi o to, żebyśmy wszystko rozumieli. Nie, nie. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest pytanie, które możemy właśnie postawić Panu Bogu. Panie Boże, co chcesz mi przez to słowo powiedzieć, które przeczytałem? To może być jedno zdanie, dwa, krótki tekst. Co chcesz mi powiedzieć? Co Ty ode mnie chcesz? Nieważne jest, co mówią ludzie, albo nie jest to najważniejsze. Najważniejsze jest to, co mówisz Ty. I ta odpowiedź może przyjdzie od razu. A może za chwilę, może za miesiąc, za rok, ale ona zawsze przyjdzie. Zawsze. I czasami nas będzie zaskakiwała. Czasami właśnie będzie to odpowiedź, której się nie spodziewaliśmy. Czasami to będzie trudna, specyficzna odpowiedź. A czasami tak prosta, że nawet nie myśleliśmy, że rozwiązanie jest tak proste. I dlatego może sami sobie komplikowaliśmy wiele rzeczy, spraw w swoim życiu. Żyć Bożym Słowem, przyjąć Boże Słowo, to nie bać się życia, nie bać się relacji, nie bać się tych wspaniałych rzeczy. Bóg nas nie chce ograniczać. Bóg nas nie ogranicza, nie chce. On chce, żebyśmy chcieli co najwięcej. I to nie jest egoizm. Problem jest w tym, że ja mało chcę. Nie w tym, że chcę dużo. W tym, że ja mało chcę. W tym jest problem, myślę. A Bóg chce nam dawać pełnymi garściami. Chcę was zaprosić. Właśnie ksiądz Andrzej was zapraszał. Ja was też zapraszam, żebyśmy starali się przeżyć ten czas rekolekcji na spotkaniu z Bogiem w Jego Słowie. I uświadomić sobie, jak On właśnie pięknie prowadził ten swój naród i jak pięknie prowadzi, chce prowadzić każdego z nas. Że wbrew wszystkim poglądom, wbrew temu wszystkiemu, co się dzieje, może czasami to jest trudne dla kogoś, ciężkie, to, co przeżywamy osobiście, ale Bóg nam daje światło, żebyśmy mogli naprawdę spojrzeć z nadzieją w przyszłość. I to nie są naiwne teksty, ale właśnie to jest Boże Słowo. I bez tego pokarmu, bez pokarmu Bożego Słowa nikt z nas nie może powiedzieć, że da radę. Jest pewne, że nie damy rady bez Bożej pomocy. Chcielibyśmy odkrywać wartość Bożego Słowa. Chcielibyśmy przyjąć Boże Słowo i właśnie traktować je jako najważniejsze słowo. Boże Słowo, wypowiedziane przez Boga, jest najważniejszym słowem. Jest to najważniejszy dialog, jaki możemy prowadzić w tym naszym życiu.